Witam wszystkich mieszkańców, a przede wszystkim dzieci. Najważniejsze jest to, że zbliża się 1 czerwca, a 1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. Będzie naprawdę można spotkać, wygrać ze swoim mistrzem. Będą zaproszeni mistrzowie różnych dyscyplin na naszą zabawę i będziemy mogli próbować z nimi konkurować w dyscyplinach mistrzowskich. Będzie na przykład nasz najbardziej znany bokser, czyli Reksio, będzie występował w konkurencjach bokserskich. Będzie Sławomir Toczek, strongman kościerski, próbował pobić rekord największej ilości przenoszonych jednocześnie dzieci. Będzie pan Chomątek, który będzie pokazywał wyjątkowe sztuczki żonglerskie. On jest naprawdę wielokrotnym rekordzistą Księgi Rekordów Guinnessa. Jego najbardziej znany wyczyn to jest pobicie rekordów w żonglowaniu z 7 tysięcy na aż 35 tysięcy. Także jest to osoba, która już naprawdę ciekawe dyscypliny pokazuje i ciekawe konkurencje. Będzie go można zobaczyć na żywo. Będzie można próbować pobić jego wyczyny. Będą atrakcje z naszymi mistrzowskimi, policjantami, strażakami, ratownikami medycznymi. Będą mistrzowskie tory przeszkód dla młodzieży, więc naprawdę wszyscy mistrzowie, a będą nimi wszystkie dzieci, które wystąpią tego dnia, na pewno będą zadowolone. Serdecznie zapraszam w imieniu powiatu i jednostek powiatowych na obchody Dnia Dziecka. Również 30 obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, zatem oprócz wszystkich dzieci z całego miasta Kościerzyna, ich rodziców, również zapraszamy rodzicielstwo zastępcze, wszystkie rodziny i dzieci. Zapraszamy na blok sportowy do południa, jak też na blok dla wszystkich innych dzieci i starszych i młodszych od godziny 13. Natomiast jeszcze serdecznie zapraszam maluchy na kolorową paradę, która rozpocznie się od przedszkola Bajka o godzinie 12:50. Wierzę, że pogoda nam dopisze i będziemy mogli się świetnie przez cały dzień bawić. Jeśli wszyscy będą zainteresowani, będą dobrze się bawili, to będziemy aż do 22:00 razem. A mam nadzieję, że wszystkie dzieci w Kościerzynie wyciągną wszystkich rodziców. Pogoda nam dopisze i rzeczywiście będziemy mogli się świetnie tutaj w parku przy 8 marca bawić. Natomiast w niedzielę zapraszamy na zawody wędkarskie nad Jeziorem Kaplicznym. Z tym, że tam zgłoszenia są przyjmowane przez związek i tam każdy chętny musi przyjść z opiekunem i z rodzicem. Mam nadzieję, że do jutrzejszego dnia znajdziemy odpowiednią ilość nagród, zachęt po to, żeby wszystkie dzieci przyszły i wyszły stąd zadowolone. Jeszcze raz zapraszam dzieci do tego, aby wyciągnęły rodziców na wspólną zabawę.